Okay. Witam, witam serdecznie wszystkich. Cześć Delfinka, cześć Agatka, cześć Niwus. Dzień dobry. Witam Fryderyka, cześć Nightmare Fairy. 45 osób, jeszcze sobie poczekamy. Dziękuję za różyczkę. Witam i pozdrawiam, witamy również. Gdzieś tu miałem kawę. Cześć Eskalis. Tak, dolać. Dobra. Tak na wstępie to wam wszystkim powiem, że doskonale potrafimy wyłapywać ludzi, którzy dostają się do nas z serwer na Discordzie, tylko i wyłącznie po to, żeby siać zamęt na serwerze, co im nie wychodzi. Wtedy dostają bana od razu, albo grzecznie siedzą i są bardzo grzeczni, dopóki nie dostaną użytkownika. Ale my mamy swoich ludzi na innych serwerach również i to wszystko wychodzi. I nie ma co się dziwić, że potem ktoś dostaje bana na naszym serwerze, jeżeli jedzie po nas na innych serwerach. I musicie w końcu, musicie do was dotrzeć, że my po prostu o tym wiemy. Cześć Wierzba. Cześć Jazora. O. Przypominam moderatorom o udostępnianiu adresu e-mail. Tematu dzisiaj zasadniczo nie mamy. Zobaczę, co jest na tym. Na DC, tematyka live. No to było... Ostatnio było o snach, to było. W pytaniach bieżących też dzisiaj nic nie mamy, więc zasadniczo... Tematu nie ma, więc możemy sobie luźno przy kawie porozmawiać. Sobie tekst powiększę. No, przypominamy o udostępnianiu live'a i o podawaniu adresu e-mail przez moderatorów. I też przypominam przy okazji o wakacyjnej promocji na rytuały odcięcia i oczyszczenia, dechrystianizacji oraz oczyszczenia czakr. Minus 20% do końca sierpnia. Hejka, jak tam wasze małe kotki? Bardzo dobrze. Cześć Mermin, tak w ogóle. Na jakim etapie szkoły uczy pan odprawiać rytuał dechrystianizacji? Na etapie trzeciego unitu podstaw. Jak skończysz ten etap, to wtedy przechodzimy do twojego przez ciebie wybranego systemu magicznego, który sobie, do którego jest ci blisko, który cię pociąga w jakiś tam sposób. No i najpierw się uczysz systemu magicznego, no bo żeby przeprowadzać rytuały, trzeba znać jakiś system magiczny, który na to pozwala. Najczęściej pierwszym podstawowym systemem, który ludzie wybierają, jest magia ceremonialna, nazywana właśnie inaczej magią rytualną z tego powodu. Witam. Teoria w praktyce rytuałów magicznych wchodzi dopiero przy nauce konkretnego systemu magicznego.
bo to się nie uczy konkretnie rytuału jednego lub drugiego, tylko ogólnie uczy się, jak odprawiać rytuały. Świeczka. Zobaczymy, ilu konfidentów jest na live. Cześć, Kasiu. Konfidenci niech będą ścięci. A na drzewach zamiast liści będą wisieć socjaliści. Cześć, Kitku. Zawiśnie w lesie ten, kto doniesie. Też może być. Tam ci wytłumaczą, co mam w ręce. A do Clinta Eastwooda to ja raczej podobny nie jestem. Widzę, Delfinka drukuje na pytaniach bieżących. Witam. Można maila? Zaraz coś tam napiszę. Witam również. Tak, pracuję u siebie. W Smoczej Przystani. Mam taką też zasadę, wiesz, że nie zaglądam ludziom do portfela, talerza i łóżka i będę wdzięczny za wzajemność. Czym się zajmujesz? Magią. Delfinka, Discord. Może pan coś więcej powiedzieć o psionice? Czy to jest rozszerzenie praktyki z energią? Konieczne jest studiowanie medycyny przy tym systemie magicznym? Nie, przy psionice nie. Psionika to jest magia umysłu przede wszystkim. Teraz to się ładnie nazywa mentaliści. Magowie umysłu się nazywają mentalistami. I bardzo wielu z nich pracuje również w korporacjach. O, już ktoś zgłosił. Ile mniej więcej spalam papierosów dziennie? Nie liczę. Szczęśliwi papierosów nie liczą. Satanista. Tak wyglądam? To ciekawie, bo nie mam z tym nic wspólnego. Ja zgłosiłam. No to dobrze. Pożegnamy się w takim razie. No już nie zdążyłem. A nie, bo to wyciszony. To nie, to trzeba zbanować. Dobrze. Można przeprowadzić komuś rytuał odcięcia i oczyszczenia, komuś, kto o tym nie wie. Teoretycznie można. Zrobiłem raz takie doświadczenie osobie, która była chora psychicznie, tylko nie można jej było w żaden sposób wyleczyć. Zdiagnozowali u niej najpierw dwubiegunówkę, potem schizofrenię, potem z powrotem dwubiegunówkę. A i terapeutka, to było około roku temu, poprosiła o rytuał odcięcia i oczyszczenia dla tej osoby i się udało. Autobana zrobił.
interesował się pan kiedyś socjoniką? Nie wiem, co to jest socjonika. Kiedy będzie live z córką? Już był, jest na YouTubie. A poza tym czekamy na podwójny kokon, większy niż ten, w którym siedzę. Niestety daliśmy się zarobić w pręta, bo kupiliśmy go w przedsprzedaży i dojedzie do nas dopiero około 20 lipca. Wtedy będziemy mogli robić live więcej niż jedną osobę. Mam kilka córek. Tak, wykonujemy na zamówienie amulety ochronne i nie tylko ochronne. Będzie, będzie, tylko czekamy na ten kokon większy. Klątwy działają i to nawet te rzucone nieświadomie. Jeżeli żywimy do kogoś jakiś żal, ból, nienawiść, złość, a wręcz agresję, to jest konkretna osoba i skupiamy się na tej osobie, kierunkując taką energię w stronę, to jest to samo, jakbyśmy rzucili klątwę, na jedno wychodzi. Jakie widełki cenowe czego? Jakie są jeszcze amulety u was na zamówienie? Każdy amulet ci możemy zrobić pod ciebie, zgodny z tym, czego chcesz i zgodny z tym, z jakimi na przykład minerałami, kamieniami, kryształami rezonujesz. Wszystko zależy od tego, jaki masz na to budżet. Amulety zaczynają się od 350 zł wzwyż. Plus koszty wysyłki. Zazwyczaj są w oplocie ze srebra albo miedzi. W zależności od tego, kto też z jakim metalem rezonuje. Dzień dobry, jestem tu pierwszy chyba raz. Co będziesz robić? Nic nie będę robił. Będę rozmawiał z ludźmi. Co muszę przejść, żeby być magikiem, magiem, czy coś w tą stronę? Przede wszystkim wypadałoby się zapisać do szkoły i po prostu się zacząć uczyć tej magii. Czy mamy sklep? Jeszcze nie mamy sklepu jako takiego. Poza tym robimy amulety wyłącznie na zamówienie. Także nie wystawiamy ich na sprzedaż jako tako. Jak można przerwać taką rzuconą klątwę, a taką nieświadomą, wiesz, bo taką nieświadomą, no to po prostu przestać wysyłać taką energię w stronę danej osoby. Cały czas widzę tak zwane anielskie godziny. Co to może znaczyć? Bardzo często to oznacza, że pani Hekate chce się z tobą skontaktować. Ja prowadzę szkołę magii. Widzę, że już się nagadał. Sztuka wiedźma. To ta osoba zachorowała od podczepów. Nie wiem, sztukowata wiedźma, o której sobie mówisz. Ewelinka. W jaki sposób szukać pomocy, kiedy nieświadomie przejdzie się przez portal w świecie, którym się znaleźliśmy? Musisz znaleźć kogoś, kto się zna na magii. Albo jeżeli już się znalazłeś w takim świecie, czasami zamiast magii jest tam nauka, która pozwala na takie rzeczy. Ale jeżeli się nieświadomie przejdzie przez portal, no to czasami no, ciężko jest wrócić we właściwe miejsce albo we właściwy czas. Ciekawe, co na to Urząd Skarbowy. Tak się składa, że jesteśmy zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Co ma na to mieć Urząd Skarbowy? O tej osobie chorej psychicznie, której robił pan rytuał odcięcia. Ta osoba była opętana. To nie była kwestia podczepów akurat. Masz sposób na konsekrację kredy. Ogólnie jest jeden rytuał na konsekrację narzędzi rytualnych. Modyfikujesz go w zależności od tego, jakie narzędzie potrzebujesz konsekrować. Cześć Wojtku. Czego może chcieć pani Hekate? Jej zapytaj.
Dzięki, Batory, za kawę. O, dziękuję. Nie wiem, co to było. Jakaś butelka z czymś. A, butelka z życzeniami, fajna. Pamiętajcie, że magii nie uczymy się od, nie zaczynamy się uczyć od nauki rytuałów, tylko przede wszystkim zaczynamy od siebie, od zmiany perspektywy patrzenia na swoją rzeczywistość, na swoją bezpośrednią przestrzeń energetyczną. To jest kwestia punktu postrzegania naszego poczucia własnej wartości. Tego, jak na siebie patrzymy, musimy być pewni siebie. Następny etap to jest kontrola umysłu, emocji i uczuć. Kolejny etap to jest praca z energią. I to są trzy unity, tak jakby podstaw magii. Dopiero potem można się bawić w jakiekolwiek systemy magiczne. Czy rytuały, które teraz odprawia Wiri, a nie Pan, są tak samo skuteczne? Oczywiście, że tak. Przecież to moja córka. Cześć, Otabe. Dzięki za ten... za dokumentację. Mówił pan wczoraj, że niemożliwy jest dwutygodniowy rytuał, bo mag się wykończy. A co gdyby kazać go robić demonowi? Wiesz co, jak chcesz zmusić demona do przeprowadzenia rytuału, to przede wszystkim. Poza tym wtedy musiałabyś więzić demona i zmuszać go do tego przez 2 tygodnie, co jest moim zdaniem jeszcze bardziej obciążające energetyczne dla goety niż robienie samego rytuału. Bez sensu. Tak, ostatnio Wiri robiła rytuał do chrystianizacji. Klientowi. Czy klientce, już nie pamiętam. Oczywiście pod naszym nadzorem. Kochanie, jak tam stoisz z tymi papierami? Twoja mama chyba chce jeszcze zostać do końca live. Ale my mamy po końcu live'u coś do zrobienia. Swoje rzeczy nie wypisałam. No to idź, niech pisze. Siedemdziesiąt osób na live i cisza. Witam. Poza tym, wracając do tego, do tych dwutygodniowych rytuałów, a myślał pan, że borderline jest może po prostu opętaniu, a nie zaburzeniem psychicznym, bo to jest zaburzenie psychiczne, nie choroba. Wiesz co, zbyt wiele osób obecnie cierpi. Myślę, że to jest rodzaj choroby cywilizacyjnej, zaburzenie borderline. Jest pan wróżbitą? Nie, jestem magiem. Magiem chaosu, dokładniej rzecz biorąc. Na czym polegają portale, gdzie nas przenoszą? O portalach było na Spotify w Magii do Poduszki. Zapraszamy do przesłuchania. Będzie magia do poduszki. Dzisiaj, wczoraj miała być, ale jako 18 padłem, to normalnie jak przecinak. Obudziłem się dopiero o 7 rano. I byłem bardzo zdziwiony. Więc poszedłem z powrotem spać do 10. E,
CERN może otworzyć portal, aczkolwiek wszystko zależy od wielkości tego portalu. Znając CERN, ten portal będzie utrzymywany przez ileś tam nanosekund i będzie wielkości iluś tam nanomilimetrów, także tak, tym bym się nie przejmował. Czy możesz powiedzieć coś o podróżach astralnych i gdzie byłeś? O astralu generalnie nie opowiadam, bo to są rzeczy niebezpieczne. A jeżeli chodzi o astral, to uczymy tego na naszej szkole, naszych adeptów, oczywiście na pewnym poziomie. Poza tym dalej nie rozumiem, dlaczego ludzi tak fascynuje akurat astral. Jak otworzyć portal? Kolejne zagadnienie z wyższej magii, które bez podstaw magii nie jesteś w stanie nawet zrozumieć, a dopiero co praktykować. Nie będę tutaj mówił na temat otwierania portali na pewno. Czy osoba, która nie jest przedwieczną, poradzi sobie z każdym rytuałem? Wiesz co, no to zależy, jak długo praktykujesz magię, jaki to jest rodzaj magii, bo pewne systemy magiczne nie pozwalają na przeprowadzanie pewnych rytuałów. Po prostu. Są ograniczenia, dlatego tak fajna jest magia chaosu, bo ona pozwala wykorzystywać elementy różnych systemów i składać je w całość tak, żeby to działało. I tutaj nie ma ograniczeń, dlatego mottem magii chaosu jest słynne dwa zdania: nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. Czy można używać magii do pomocy przy szukaniu osób zaginionych? Tak, nader często nam to się zdarza. Kilka razy szukaliśmy na zlecenie osób. No niestety już te osoby popełniły samobójstwo, więc zostały odnalezione same ciała. Ale tak da się. Astral, OB, demony zaczyna się. No bingo się zaczyna. Czy jest coś, czego się boisz w magii? Jeśli tak, to czego najbardziej? Nie odczuwam strachu, bo mnie tego nie nauczono. Więc nie boję się niczego w magii. Jeżeli czegoś nie czuję albo się na tym nie znam, to pogłębiam swoją wiedzę w tym temacie. Co może wyjść z CERN-u, jeśli byłby większy? Nie mam pojęcia, do czego oni by o portal otworzyli, więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Wie pan, co się stało w Ostrołęce? Nie mam pojęcia. Nawet precyzyjnie nie wiem, gdzie jest Ostrołęka. A jak nazywa się podcast o portalu, bo nie mogę znaleźć? Ktoś ci tam powinien napisać, nie pamiętam tytułu w tej chwili. Ale jakoś był tam podpisany właśnie o portalach i o takich rzeczach. Jak? Przeskoki wielowymiarowe czy przeskoki kwantowe, coś takiego. Żeby zajmować się magią chaosu, trzeba mieć opanowanych pewnie w stopniu mistrzowskim co najmniej trzy inne systemy magiczne, więc nie, jeszcze nie zajmuję się magią chaosu. Właśnie szukam, ale nie mogę znaleźć, bo bardzo dużo jest podcastów. No, staram się. Od kogo nauczyłeś się magii? Od swojej prababci. Wojtek, Discord. A osoby, które nie są przedwiecznymi, poradzą sobie z każdym rytuałem, to już ci odpowiedziałem. Na live, jest próg, przez który na przykład hybrydy nie przejdą. Mówię, to jest kwestia przede wszystkim doboru odpowiedniego systemu magicznego. Jeżeli ktoś, kto praktykuje magię chaosu, powinien sobie poradzić z każdym rytuałem. Przypominamy o udostępnianiu live'a. I podawaniu adresu e-mail. Jakie systemy magiczne jeszcze praktykujesz? Magię krwi, magię rytualną i kilka innych.
Oczywiście magia rytualna jest podstawowym systemem magicznym, od którego praktycznie każdy zaczyna. Kiedyś mówiłeś, że wykonałeś jakiś rytuał, bo inny mag sobie nie poradził. Coś o szczepionkach. Niestety nie mogę mówić na live'ach już o szczepionkach, bo mi potem YouTube blokuje te live'y. Ale chodziło o to, żeby osoba, która pracuje w służbie zdrowia, że się tak wyrażę, została pominięta w szczepieniach. I się udało. Do czego pan dąży? Do szczęścia, radości i miłości. Czy posiada pan berło magiczne? Nie, nie posiadam berła magicznego. Nie istnieje takie pojęcie jak berło magiczne, ewentualnie kostur albo różdżka. Jaki był twój pierwszy system magiczny opanowany na poziomie mistrzowskim? Magia krwi. Co nosisz na palcu? Odpowiedzą ci tam poniżej. A do pieniędzy? Co, do czego było to pytanie, zadanie, bo nie rozumiem. Przypomnę też, że nie wszystkie pytania się wyświetlają, niestety. Discord niektóre pomija, nie wiem, czym jest to spowodowane. Jakie były twoje początki z magią? Czy było ciężko? Magia, nauka magii ogólnie nie jest rzeczą łatwą. Jest jakiś system magiczny, którego nie chcesz używać z jakiegoś powodu? Nie papram się nekromancją. Jadł pan kiedyś kapustę kiszoną w cieście naleśnikowym? Wiesz co? Takie krokiety z kapustą jadłem. Całkiem dobre. O pierścieniu Atlantu już mówiłem tyle razy, że zapraszam na nasz kanał na YouTube. Tam w co drugim zapisie live'u jest o pierścieniu Atlantów coś powiedziane. Pierścień Atlantów tworzy wokół noszącego go rodzaj bariery, muru energetycznego. Zabezpiecza przed atakami energetycznymi po prostu. Kim jesteś? Jestem, który jestem. Widziałem kiedyś horror i tam gościu przykleją sobie zęby zmarłych do brzucha. I co w związku z tym? Podobno to ma jakiś magiczny sens. Pierwsze słyszę. Ale ja nie jestem miły, nigdy nie twierdziłem, że jestem miły. Nawet jest taki podcast na Magii do poduszki, gdzie tłumaczę, że ja nie jestem miły. Tak, zgadza się, tylko kobiety mogą praktykować w pełni magię krwi z wiadomych powodów chyba, nie? Mężczyźni raczej nie posiadają czegoś takiego jak krew miesięczna, chyba że mają jakąś koleżankę. A gdyby ten pierścień się założy, to można go zdjąć na jakiś czas? Tak, oczywiście, tylko wtedy ta bariera energetyczna, która cię chroni, przestaje działać. Nasz Jezus. Tak, codziennie chodzimy razem na piwo. Witam, czy to prawda, że nie można podawać dłoni
zmarłym we śnie. To jest to pierwsze słyszę taką teorię, ale jeżeli zmarły pojawia ci się we śnie, to nie jest to osoba zmarła, która do ciebie przychodzi, tylko część wzorca energetycznego, która jest zakodowana w twojej podświadomości osoby zmarłej. Im bliżej z kimś przebywamy dłużej, jesteśmy bardziej zaangażowani emocjonalnie w daną osobę, czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest przyjaciel, bądź ktoś, z kim byliśmy w relacji, podświadomie zapisujemy sobie część jego wzorca energetycznego w naszej świadomości, czy jakby powiedział Jung w nieświadomości. I potem te fragmenty wzorca po prostu mogą do nas przychodzić we śnie. Cześć Marzenko. W jakim pokaństwie nie wyznaję żadnej religii? Może się najpierw zapytasz, zanim ocenisz. Pamiętajcie, że najwyższą formą inteligencji jest umiejętność obserwacji subiektywizowanej struktury rzeczywistości bez potrzeby oceny. A ja żyję wiecznie. Pytanie od znajomej. Co gdyby tablica Witch nie działała? No to by nie działała. Nie wiem, co widzisz i słyszysz, ale wiem, że oceniasz. Nie wyciszamy, banujemy, przypominam. Dzień dobry. Dlaczego odsyłanie złej energii nie działa? Złożone pytanie. A dlaczego masz ją odsyłać i gdzie ją odsyłasz? Możesz się najwyżej uziemić albo przefiltrować swoją energię, jeżeli taką negatywną energię posiadasz. Do takiej filtracji idealnie nadają się drzewa. Witam serdecznie. Już nic nie. Próbowałam już parokrotnie. Napisz proszę maila, pogadamy, zobaczymy, co się da dla Ciebie zrobić. Proszę częściej podawać maila moderatorzy. Czy podawanie ręki zabiera manę? No podawanie ręki jest już rodzajem jakiegoś kontaktu fizycznego, więc dochodzi do jakiejś wymiany energetycznej. Ale czy coś ci odbiera, czy nie, to jeszcze zależy, na ile sobie pozwalasz. A co pan myśli o tym, że ktoś komuś urzeknie na przykład rośliny w domu? Co to znaczy urzeknie? Urzekający to może być widok z okna. Witam wszystkich, witamy. A ja mam pytanie, jestem nerwowy, cały czas ciągnie mnie, ciągle mnie coś drażni. Co z tym zrobić? Uspokoić się. Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz maila. Dzień dobry. No, to jest bardzo specyficzna pełnia. Tak zwany superksiężyc. I ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić z energią takiej pełni, rzeczywiście mogą być nerwowi. Szukam dziewczyny. No ale dlaczego tutaj? Witaj, smoku. Witaj. Wie pan, tak u nas mówią, mam na myśli jaki ładny kwiatek, a myśli niech zdechnie. Nie bardzo rozumiem nadal, o co ci chodzi. Co będzie się działo podczas tej pełni? Zapraszam na blog pani Monsat, Marii Monsat. Tam sobie możecie poczytać, co będzie się działo. Ja lubię plagiatować innych. Ja się magią księżycową nie zajmuję. Są lepsi ode mnie, na przykład pani Monsat. Kiedy pełnia? Zasadniczo już o godzinie 11.01 weszliśmy w czas pełni. Czy na człowieka działa w jakiś sposób
wzór, czaszki, pierścienie, tatuaże. Wzór czaszki? To czaszki mają jakieś wzory? Ostatnio mam problem z paleniem. Cały czas tylko palę. Co z tym zrobić? Bo jeżeli chcesz palić i lubić palić, to nic z tym nie rób. Jeżeli chcesz rzucić, no to zapraszam do kontaktu. Znaczy ja zazwyczaj nie pomagam ludziom rzucać palenia z tego względu, że sam palę. I uważam, że jeżeli kto komuś sprawia przyjemność, to nie powinien się ograniczać. Tak jak dzieciom się zakłada czerwone wstążki na wózku, żeby nikt nie urzekł. Nie urzekł, tylko nie rzucił uroku. Ok. Czaska pochodzi o różne jej przedstawienie. Dalej nie wiem, o co ci chodzi. Kosznik. Urzec to według niektórych wierzeń, mając siłę magiczną, rzucić na kogoś urok. To się nazywa trzymać kogoś pod szarmem. Ale to jest zazwyczaj część magii miłosnej. Natomiast tutaj te wstążeczki czerwone na wózku mają chronić przed tak zwanym złym okiem. To nie jest rodzaj uroku, a raczej klątwy. Nie no, ruda borderka opętana nie jest. Co to za monety, które ma pan na szyi? To są monety, tylko amulety. To jest pieczęć Saturna, pieczęć księżycowa i pentagram. Hello, mam pytanie. Słucham, znaczy raczej czytam. Zrobi pan kiedyś room tour? Będzie ołtarz tour, ale to dopiero jak będziemy go czyścić. Chyba chodzi mu o to, czy noszenie tatuażu, czaszki coś robi energetycznie. Wszystko zależy od tego, jaki to jest wzór. Jeżeli czaszka jest ogólnie symbolem śmierci, więc również przemiany, odnowy, coś się kończy, coś zaczyna i tak dalej. W zależności od tego, jaki to będzie wzór, będzie miał daną symbolikę. No, ciężko mi coś powiedzieć bez konkretnego wzoru. Ciekawe, coraz bardziej mnie to interesuje. Jaką książkę tak na początek pan poleca? Magia praktyczna, 12 lekcji magii. Taka książka, która była wielokrotnie już pokazywana na live'ach. Z dużym pentagramem na okładce. Czy czerwona nitka na lewym nadgarstku ma sens? Ma, jeżeli chcesz się ochronić przed urokami miłosnymi. Czy można sobie zaszkodzić noszeniem wzoru czaszki? Wszystkim można sobie zaszkodzić. Nawet nożem w kuchni krojąc chleb możesz sobie zaszkodzić. Czy kabała opiera się na wierze judaistycznej? Nie na wierze, ale ma związek z judaizmem. Czy używki blokują energię? Zależy jakie używki. Przeczytaj książkę Magia na haju. Gdzie zakupiłeś pieczęć księżycową i Saturna? W którymś ze sklepów ezoterycznych, zdaje się, że było to czarymary.pl, ale nie jestem 100% pewny. Mógł być to też talizman. Czy czarodzieje chodzą do kościoła? Jasne, codziennie, stary. Tylko, że potem kościołów już nie ma. Nie ma gdzie chodzić. Jak przyciągnąć sukces? No jest taki rytuał na przyciągnięcie obfitości i sukcesu w działaniach. Do której live? Do 14. Pokazałbyś sygil wznoszenia energii. Nie wiem, co to jest sygil wznoszenia energii, wybacz. Jaką książkę polecasz z kabałą? Jeżeli chcesz studiować samą kabałę, to jest tych książek multum, jest kabała dla początkujących. A jeżeli chcesz sobie wyszukać fajne książki, to polecam portal lubimyczytać.pl. Ale istnieje taka książka Kabała dla początkujących. I to jest na początek, myślę, że wystarczające. Hejka, mam obronę pojutrze, trzymajcie kciuki.
Czy oglądał pan serial Salem? Człowieku, ja nie mam telewizora. Nie, nie, ma, nie chodzę na manifestacje. Jeżeli chodzi o związek kabały z tarotem, to polecam książki pana Jana Wiktora Suligi, który jest jednym z lepszych polskich i kabalistów, i tarocistów jednocześnie. Więc tutaj jego książki będą dla ciebie najbardziej odpowiednie. Powtarzam, Jan Wiktor Suliga. Jak wygląda pana życie? Wspaniale. Nie jestem magikiem, tylko magiem. Magik wyskoczył z 7 piętra w 95 roku. Dziękuję, nie ma za co. Możliwe, że Witold, ale Jan w każdym razie. Czy twoja działalność w internecie ma jakiś konkretny cel? Moja działalność w internecie zaczęła się dlatego, zwłaszcza na TikToku, ponieważ moja córka Viri nie wierzy w żadnego Boga. Pamiętaj o tym, że wiara to jest domniemanie istnienia czegoś wynikające z braku wiedzy w danym aspekcie pojęciowym. To oznacza wiara. A poza tym, jak się pisze wierzy, to się pisze przez RZ, panie kolego. Bo wieże to są w szachach. Ewentualnie w tarocie jest jedna wieża. Na jakiej zasadzie działa czerwona wstążka? Sam czerwony kolor jest kolorem ochronnym. To jest kwestia symboliki kolorów w magii. Bardziej super podcast o portalach całe przesłuchałam. Dziękuję. Zapraszam też do przesłuchania innych podcastów. Są też fajne. No i mamy diabła. No nie wiem, kogo ty masz. Dokończy pan odpowiedź na to, jaki cel ma pana działalność na tym TikToku. Już wielokrotnie o tym mówiłem. Po prostu córka, przeglądając TikToki na temat magii, stwierdziła, że ludzie opowiadają straszne pierdoły. A około półtorej roku moliła mnie, żebym założył TikToka i zaczął ludziom opowiadać o magii. I dlatego pojawiliśmy się na TikToku. Tylko ze względu na moją córkę, która nie dawała mi w tej kwestii spokoju. Niedawno, bo no niecały miesiąc temu, obchodziliśmy rok naszej działalności na TikToku. Kojarzysz ręce, które leczą? Zbyszek Nowak, tak? Znasz jakiś obrzęd, który uważasz za swój najtrudniejszy, tak jak coś, co więcej opowiesz? Nie ma trudnych i łatwych rytuałów czy obrzędów. Wszystko zależy od tego, jaki jest opór przestrzeni, dla kogo to robimy i tak dalej. Może być to zwykły rytuał odcięcia i oczyszczenia, który się będzie ciągnął 8-10 godzin. Na razie rekordem jest 23 godziny 19 minut rytuał ponownego rozpalenia ognia namiętności w relacji. Które używki źle działają na energetykę? Przeczytaj sobie magię na haju. Czy istnieje coś takiego jak klątwa krwi? Oczywiście, że tak. Przy pomocy magia krwi służy głównie do rzucania klątw. Kaszpirowski chyba nie żyje już. A siedzieć to miał zięba, ale uciekł do Stanów. No, Magnus ma rację, nie sugerujcie się serialami. Kto to Kaszpirowski i Zięba? Kaszpirowski to jest od tego słynnego Adin 2, 3. Młodzi ludzie mogą tego nie pamiętać. To był pierwszy bioenergoterapeuta, który działał przez telewizor i kazał ludziom chorym na hemoroidy wypinać dupę do telewizora.
A Ziębę? No Ziębę powinniście kojarzyć, było z nim kilka afer, tak z 5 lat temu mniej więcej, 4. Maciej Zięba. Też niby bioenergoterapeuta, sprzedawał kiszoną kapustę po 20 tysięcy złotych za kilogram. Wypinanie dupy do telewizora, czy działało? Nie wiem. W tamtych czasach jeszcze nie miałem hemoroidów. Dobrze gadasz, dziękuję. Dziękuję za kawę. Kto pyta 98? Dalej dziękuję za kawę. Jeszcze dziękuję za kawę. Ciągle dziękuję za kawę. Cały czas dziękuję za kawę. Może poczekam, aż skończę. O, teraz. Dziękuję za kawę. Fajnie się pana słucha. Dziękuję. U nas jest taki pan wahadełko, który patrząc na kogoś wie, na co jest chory i co mu jest na takie coś. Wahadełkiem można po prostu sprawdzić. Radiestezja to się nazywa fachowo. Używa się tam albo wahadeł, albo różdżek do diagnostyki. Dobry radiesteta po prostu wie, jakie choroby wywołują, jakie fluktuacje pola elektromagnetycznego w polu elektromagnetycznym zdrowego człowieka. Jak ma porównanie, no to po prostu wie, co się dzieje. Żadna rewelacja, to jest czysta fizyka. Dlaczego nie ma pan telewizora? A pouj mi telewizor. Można wypracować, czy się z tym rodzi. Wszystko można wypracować. Ale pewne rzeczy osiągają niestety tylko nieliczni. To jest tak jak z grą na skrzypcach. Każdy się może zapisać do szkoły muzycznej i każdy może nauczyć się grać na skrzypcach, ale tylko nieliczni ludzie zostaną drugim Paganinim. Słyszałem, że na hemoroidy jest dobra maść z kasztanów. Możliwe. Rydzyk, twoim zdaniem, to duchowy z krwi i kości. Rydzyk nie jest żadnym duchowym, ponieważ ogólnie wiadomo, że nie został nigdy wyświęcony na kapłana kościoła katolickiego, więc nie wiem, kim jest przywódcą sekty. Jeśli ktoś związany jest z drugą osobą, a jednak życie dało tej osobie inny scenariusz, to chyba miała być gdzieś kontynuacja, mam nadzieję, że będzie, to jedyny live na TikToku, który oglądam faktycznie, nieironicznie i dobrze się tego słucha. Bardzo dziękuję. Ryzyk z fikości to biznesu. Przede wszystkim, ale no, biorąc pod uwagę, że odprawia różne rytuały, prowadzi tak zwane msze w kościele, jest to powiązane z egregorem Jahwe, to jest po prostu guru jakiejś tam sekty o jakimś odłamie chrześcijaństwa. Nazwijmy to wierzy, pisze się przez RZ. To raz. Wierze są w szachach i jedna jest w tarocie. Szatan jest postacią z mitologii stricte semickiej, chrześcijańskiej i islamskiej. Ponieważ nie jestem wyznawcą żadnej z tych trzech religii, to nie wierzę, a poza tym ja w nic nie wierzę, nawet w siebie nie wierzę, ja jestem siebie pewny. Obiad gotowy, do usłyszenia, trzymaj się Magnus. Duża to sekta, jak mu ostatnie pieniądze ludzie oddają, po rękach całują. No tak, właśnie wygląda guru sekty. W jaki sposób działają wróżki? Nie wiem, nigdy nie robiłem żadnej sekcji zwłok. Czy można zgasić rytuał, gdy pali się zbyt długo i wysoko? No jeżeli zgasisz rytuał, przerywasz jego działanie i musisz zaczynać od początku. Co pan sądzi o egzorcyzmach? No jeżeli ktoś jest opętany, są konieczne. Nie mówię tutaj o egzorcyzmach odprawianych przez kapłanów kościoła katolickiego. Są też cywilni egzorcyści. Na przykład my się również zajmujemy egzorcyzmami ludzi, miejsc, przedmiotów, bo miejsca i przedmioty też mogą być opętane. Przerwanie rytuału po prostu przerywa jego
działanie w tym momencie, czyli jeżeli się nie dokonał rytuał, no to w tym momencie musisz zaczynać od początku. Czym pan się zajmuje? Magią. Robiłem wiele egzorcyzmów, w życiu przeprowadziłem. Tak, dokładnie, Kasiu. Przerwany rytuał po prostu się nie dokona. I to nieważne, czy ci się coś zbyt mocno rozhajcowało, czy zgasła ci świeca na przykład podczas rytuału. Może pan opowiedzieć jakiś przykład z takich egzorcyzmów? Wiesz co, było ich sporo. Zazwyczaj to są właśnie młodzi ludzie, którzy się bawili tabliczką Witch. Często były to egzorcyzmy mieszkań albo domów, w których przez lata działy się okropności. W stare kamienice, przedwojenne jeszcze, w których dochodziło do różnych rzeczy. Ta energia przyciąga specyficzny rodzaj bytów, które... tak, egzorcyzmy się powiodły oczywiście, które zagnieżdżają się w takim miejscu. I osoba, która się tam wprowadza później, no, nie ma lekko. Czy to prawda, że lewitacja i tak dalej istnieje, ale magowie nie chcą o tym mówić, żeby ich nie testowali? Lewitacja oczywiście istnieje, ale wymaga niesamowitych ilości energii. Po prostu my, magowie, nie lubimy tracić energii. Dzień dobry. Jaką większą korzyść może dać bytowi opętanie jakiejś rzeczy? Przecież niezbyt wiele może przez taką rzecz podoświadczać. Tutaj nie chodzi o doświadczanie, tylko chodzi o to, że taka rzecz zazwyczaj wędruje z rąk do rąk. Ludzie się tego pozbywają i trafia to do antykwariatu, na jakiś bazar staroci. Ktoś to kupuje i zabawa się zaczyna od początku. Czy próbował pan kiedyś tego i wyszło? Lewitacji? Nie, szkoda mi energii, naprawdę. Czy podczas dokonywania egzorcyzmów duch lub istota może przejść na osobę, która tego dokonuje, co wtedy? Może, jeżeli ktoś jest nieprzygotowany i no, nie robi tego w sposób profesjonalny, to wszystko się może stać. To jest tak, jakby dać dziecku piłę łańcuchową i zobaczymy, co się wtedy stanie, czy zetnie drzewo, czy zrobi sobie krzywdę. Magu, czy objawiła ci się osoba, która zmarła? Objawiła mi, po domu chodzi prababcia, także, która zmarła w 92. I nie tylko tobie się objawiła. No, nie tylko mi się objawia. Czym rozpoznać, że jakaś rzecz jest opętana? Zazwyczaj po prostu prewencyjnie oczyszczamy wszystko, co kupujemy w antykwariatach i na targach staroci. Już drugi raz pytasz o monety, które mam na szyi. Odpowiadałem ci na to pytanie jakieś 5-10 minut temu. A nie kusiło cię, żeby sprawdzić? Przecież są sposoby, żeby znowu zgromadzić zużytą energię. Są. Ale posłuchaj, to jest tak jak z gromadzeniem pieniędzy. Nie kusiło cię, żeby sprawdzić na przykład, czy jak wydasz 100 tysięcy złotych na kupony w Totka, to wygrasz milion? Ale już tu nie pójdziesz, mając 100 tysięcy złotych, nie wykupisz tylu kuponów, prawda? Bo ci będzie szkoda tej kasy. No właśnie. Czuję się taką obecność, jest to dziwne, ale mnie przychodzą ciary. No zazwyczaj tak to właśnie wygląda. Nightmare Fairy, dziękuję za różyczkę. Czuję się ostatnio naładowana energią i nie wiem, co z nią zrobić. No to już od ciebie zależy, co zrobisz z energią. Dzięki, Batory, za kawę. A nie trzeba jej odprowadzić, nie zabiera wam energii. Kto nam zabiera energię? Nie, jej nie trzeba odprowadzić. To jest wiedźma, która po prostu tutaj została. Ona bardzo świadomie tu została i raczej nie próbowałbym jej stąd wyrzucać. To było bardzo głupie. Ja oczyszczam wszystko, co kupuję, bardzo rozsądnie. Czy każdy live jest potem na YouTube? Jeżeli się go da ściągnąć z TikToka, to jest. A jak się przed takim opętaniem chronić? Nie używać tabliczki Witch przede wszystkim. Nie bawić się w wywoływanie duchów, demonów oraz innych rzeczy bez przygotowania, bez odpowiedniej wiedzy, umiejętności.
jaki jest najlepszy sposób na spożytecznienie energii. A wiesz co, no możesz zrobić różne rzeczy. Możesz sobie wizualizować na przykład, że jesteś szczęśliwa. Możesz sobie wizualizować na przykład, jeżeli nie posiadasz partnera lub partnerki, możesz sobie wizualizować takiego partnera, partnerkę. Są tysiące zastosowań energii. Możesz też sobie wizualizować, że dostajesz podwyżkę w pracy. Czy piekło istnieje podobnie jak z szatanem? Nawet sami doktorzy Kościoła katolickiego twierdzą, że piekło nie istnieje. Tutaj należałoby się odnieść do pism świętego Tomasza z Akwinu lub świętego Augustyna. Jeden twierdził, że piekło nie istnieje, drugi twierdził, że istnieje, ale jest puste. Jak oczyścić rzeczy kupione w antykwariatach? To zależy od tego, jaka to jest rzecz. Albo oczyszczamy dymem białej szałwii, albo oczyszczamy solą. Najlepiej, oczywiście, gdyby to była sól księżycowa, ewentualnie woda księżycowa. Jutro mamy pełnię, także zapraszam wszystkich do robienia soli i wody księżycowej. Że jest to super księżyc, więc będzie to naprawdę mocna woda. Ciszej tam. Dziękuję bardzo za serduszka. Skąd wziąć wodę księżycową? Wystawiasz na działanie promieniowania księżyca w pełni wodę źródlaną, ewentualnie jeżeli masz studnię, to wodę ze studni, no w ostateczności możesz kupić niegazowaną, mineralną, ale kup ją w szklanej, a nie plastikowej butelce. Nie, że piekło jest puste, to powiedział, tak jak ci powiedziałam, albo święty Augustyn, albo święty Tomasz z Akwinu. Czy uczucie mrowienia na ciele i lekki chłód oznacza, że jest ktoś zmarły w moim domu? Nie zmarły, tylko jakiś byt. O właśnie, ostatnia świeczka. I lecimy z tematem dalej. A z kranu filtrowana? Raczej nie. Ponieważ woda z kranu zazwyczaj zawiera całą masę domieszek chemicznych, takich jak chlor chociażby. Nie twierdzę, że Szekspir też tego nie powiedział, ale Szekspir nie był doktorem Kościoła. Z tego, co mi wiadomo. Do czego ta woda? Do oczyszczeń różnych rzeczy. Można ją też pić. Jak się czujesz po rytuale? Nie wiem, czy to było pytanie do mnie, czy do kogoś. Jakie kopci szpetki? Aktualnie Rotmansy czerwone setki. Tak, tak, czy to pieska słychać? Gada sobie. Ona będzie live prowadzić. Tak. Nie, był tak, wszyscy już prowadzili ze mną live, jeszcze Shirin nie prowadziła live'ów. Do ciebie. To zależy, wiesz, po jakim rytuale. Są rytuały, które naprawdę męczą i na drugi dzień jest człowiek po prostu bardzo zmęczony i czujesz się tak, jakbyś rozładował wagon zboża widłami. Jestem we Francji, tu wiele pustych domów i w jednym byłem, czułem chłód i smutek. Dobra intuicja. Te dziwne dźwięki to nasz pies. Wodą uświęconą nie radzę niczego oczyszczać. Czy woda święcona jest inna niż zwykła i ma jakieś działania? Tak, jest inna i naukowcy to potwierdzili nawet, że woda święcona jest inna niż zwykła woda z tego samego źródła, ponieważ odprawiono nad nią konkretny rytuał, żeby ją poświęcić. Czy zwierzęta czują obce byty? Oczywiście. Przynajmniej niektóre. Psy, koty. Koty widzą, psy czują. Dlaczego nie radzisz wodą święconą oczyszczać? Ponieważ jest ona związana z egregorem Jahwe. A to nie jest zbyt dobry egregor. Skąd tak w ogóle oni biorą wodę święconą? Bo ja spakowałam to, inaczej smakuje. Jest słona.
To zależy jeszcze, skąd oni biorą. No mówię, odprawia się odpowiedni rytuał. Jest rytuał poświęcenia wody. Do czego mogę użyć wody księżycowej? Do oczyszczenia różnych przedmiotów, do produkcji różnych na przykład eliksirów, dekoktów czy innych rzeczy związanych z magią. Ale to już zasadniczo nie jest magia. To jest kwestia... można się jej nawet napić. Pomaga w różnych rzeczach. Żeby wywalić byty, najlepiej szałwia czy coś jeszcze. No jeżeli za pomocą szałwi ci się nie uda, no to w takim razie już powinien wejść tam jakiś egzorcysta. Jaką większość korzyść może dać... Aha, to było już. Kasiu, czasami dogadać się nie da. Robisz jakieś eliksiry, na przykład jak jesteś chory, to coś, co może pomóc. Może pomóc, piszemy przez ryskropką, bo morze jest nad Bałtykiem. Tak, robimy różne rzeczy, jak nalewki zdrowotne i takie rzeczy. I jak mogą zachowywać się zwierzęta, jak widzą obce byty? To zależy. Kot zazwyczaj zastyga w miejscu i gapi się gdzieś, gdzie niczego nie ma. To się nazywa, że kot się zawiesił. Pies natomiast będzie się denerwował. Na przykład będzie szczekał na jakieś miejsce. Tak musisz zdjąć naczynie z wodą przed wschodem słońca. Tak samo jak jakiś pojemnik z solą, bo tak samo się robi sól księżycową. Zresztą ten temat już był wałkowany przed każdą pełnią. Czym pierzesz ubrania? Pralką. Jak biesy buszują, to mój pies się irytował. No wcale się mu nie dziwię. One potrafią wsiąść na psa. Tak. Jak mogę celebrować pełnię? Jak chcesz. Najpierw przeczytaj jej opis. Mówiłem, polecam panią Moonset. Moonset Story. Wpisz sobie w Google'ach. Tak, córka jest cały czas z nami. Cześć, Lucy. Na koniec live'a zdążyłaś, ale zdążyłaś. Od jak dawna interesujesz się magią? Ja się w ogóle magią nie interesowałam, ja zostałem tak wychowany. Witam. Tak, też interesuję się magią. No dobra, kochani, 14:05 będziemy kończyć. Bardzo wam wszystkim dziękuję za udział w dzisiejszym live'ie. Życzę wam bardzo owocnego czasu tej pełni. Naprawdę przeczytajcie sobie jej opis u pani Moonset, bo naprawdę warto się na tym skupić, co ona tam pisze na temat tej pełni. Życzę wam również pomyślnej realizacji waszych wszystkich celów, zamierzeń i planów na ten tydzień. Popracujcie z tą pełnią, bo naprawdę warto. To jest moje super księżyc. 5-krotne zwiększenie wszystkiego, co może wam dać ta pełnia. Także miłego dnia dla wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za udział w live'ie, za wspólnie wypalone świeczki i wypitą kawę. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.